Witajcie w czwartek, 18 kwietnia. W dalszym ciągu trwamy w okresie wielkanocnym. W dzisiejszym słowie możemy odnaleźć wolność. Nie tę wolność, którą oferuje nam dzisiejszy świat, źle pojmowaną. Tę wolność, która jest prawdziwa, którą odnajdujemy w Bogu, który nigdy nie zniewala. Filip dzięki posłuszeństwu Duchowi Świętemu głosi dziś słowo z mocą Bożą, a Jezus, posłuszny woli Ojca, oddaje siebie za cały świat. Posłuszeństwo Bogu daje wolność i pokój serca. Wsłuchajmy się. Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta. Powiedział anioł pański do Filipa, a on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek pisma. Prowadzą go jak owce na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdoła opisać ród jego? Bo jego życie zabiorą z ziemi. Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie czy o kimś innym? Zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody. I ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei. Filip kończy swoją posługę w Samarii, która była pełna sukcesów. Rusza tym razem w stronę Gazy. I w tej podróży spotyka dworzanina, Etiopczyka, który wraca do domu po tym, jak oddał pokłon Bogu w Jerozolimie. Bibliści mówią, iż był eunuchem, czyli wykastrowanym mężczyzną, który był zatrudniany na wysokich stanowiskach u monarchów. Najczęściej była to osoba sprawująca nadzór nad haremami, które były powszechne w tamtych czasach. Z racji na to, iż był eunuchem, nie mógł wejść na wewnętrzny dziedziniec świątyni. Filip zostaje ponaglony przez ducha i dołącza do jego wozu. Kiedy na pytanie o rozumienie czytanego słowa Etiop odpowiada, że nie rozumie, to jesteśmy wtedy świadkami ważnego tematu, który u Łukasza pojawia się w Ewangelii i w Dziejach Apostolskich. Żeby w pełni zrozumieć Pismo Święte, trzeba otrzymać nauczanie od kogoś, kto wie, iż Słowo wypełnia się w Jezusie. Jest to nawiązanie do uczniów idących do Emaus, którzy bez pomocy Zmartwychwstałego też nie mogli zrozumieć Pisma. I w ten oto płynny sposób cudzoziemiec otwiera się na dobrą nowinę, którą głosi mu Filip. Badacze Pisma wskazują, że w drodze uczeń Jezusa zapewne przedstawił pełne wyjaśnienie, jak zostać chrześcijaninem. Świadczy o tym reakcja dworzanina, kiedy zobaczył wodę i poprosił o chrzest. W ten sposób zostaje włączony w pełne uczestnictwo w ludzie Bożym. Następnie czytamy o tym, że Filip znalazł się w cudowny sposób w Azocie i spotkamy go dopiero w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich. Ja z tego słowa zabieram jego uniwersalność. Często zapominam o tym, że karty Pisma Świętego są napisane dla każdego człowieka. Są stworzone w natchniony sposób, aby mogły dotrzeć do każdego człowieka. A ja mogę być narzędziem w rękach ducha, aby pomagać innym w zrozumieniu tych słów. Tak, jak mam nadzieję, czynię to teraz z wielką radością, tworząc komentarze do Bożych Poranków.
Psalm 66. Błogosławcie ludy naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę, bo On obdarzył życiem naszą duszę, a nodze naszej nie dał się potknąć. Wszyscy, którzy się Boga boicie, chodźcie i słuchajcie. Chcę opowiedzieć, co uczynił On mojej duszy. Do Niego wołałem moimi ustami i chwaliłem Go moim językiem. Lecz Bóg wysłuchał, dosłyszał głos mojej modlitwy. Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mojej prośby i nie odjął mi swojej łaskawości. Ewangelia według świętego Jana. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków, oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Jezus kolejny raz wskazuje na prawdę, w której to nikt nie może przyjść do Niego, jeśli nie zostanie pociągnięty przez Ojca. W ten sposób namawia słuchaczy, aby poddali się działaniu Boga. Kulminację tej przemowy stanowi objawienie, że jest chlebem zstępującym z nieba. I tym chlebem jest Jego ukrzyżowanie i chwalebne ciało. Jest to kolejny poziom rozumowania, bo na tym podstawowym uznajemy, że Jezusa można przyjąć do wnętrza jako duchowy pokarm i mądrość. Tu widzimy dobitnie, że Jego raz ukrzyżowane i przemienione przez zmartwychwstanie ludzkie ciało staje się źródłem życia wiecznego dla całego świata. I to właśnie to ciało spożywamy podczas Eucharystii. I dziś ze słowa zabieram właśnie tą substancjalną obecność mojego Boga w Eucharystii. Kiedy przyjmuję komunię, robię to często z automatu, nie zastanawiając się specjalnie nad tym, co się dzieje w danej chwili. Ot, tradycja, pewne sakrum, ale bez przemyśleń. Dziś jednak widzę, że to moment, który powinien mnie łączyć z Bogiem. Moment pewnej intymności. Tylko ja i tylko mój Bóg. W jednej chwili, razem. A ty, co bierzesz dziś dla siebie? Błogosławionego dnia! Nagrania fragmentów Pisma Świętego dzięki współpracy pochodzą z biblia-audio.pl.